śmieszek i życzenia od dzieci. Już wiecie? Oczywiście! Dla wszystkich babć i dziadków na świecie. Dziadku, dziadku, czy to ty? Coś na twojej głowie lśni. To korona słowo daje, przecież nam koronę z bajek. Czy to fotel, ale skąd? To nie fotel, tylko tron. I w ogóle, i szczególe, jesteś dziadku dzisiaj królem. Pytasz, co to za zagadka? To po prostu święto dziadka. To tyle jest od naszej strony, jak to od tej zerówki, nie za wiele, ale to są najmłodsze klasy, najmłodsze uczniowie i bardzo ciężko tak, żeby wszystko było perfekcyjnie. Na ileśmy mogli, to tyle tego programu, no a resztę jeszcze prosimy na dalszą część artystyczną. Lubicie bajki, prawda? Babcią Mateuszka i chciałam przeczytać wam bajeczkę. Chyba wasze babcie też wam czytają bajeczki, prawda? Lubicie bajki? Ja wam przeczytam bajeczkę o kocie w butach. Dawno, dawno temu żył ubogi młynarz, który miał trzech synów. Pewnego dnia wezwał ich do siebie. Jestem już stary i niedługo umrę, powiedział. Nie mam zbyt wiele, ale chciałbym każdemu z was coś podarować. I podzielił między synów swój majątek. Najstarszemu pozostawił młyn. Średniemu przypadł w udziale osioł, a dla najmłodszego został już tylko kot. Usiadł najmłodszy młynarczyk na zmurszałym pniu i ciężko westchnął. Widzisz, kocie, zostaliśmy sami. Co teraz poczniemy? Jakież było jego zdziwienie, kiedy kot odpowiedział mu ludzkim głosem. Nie martw się, panie, daj mi tylko buty, kubrak i kapelusz, a zobaczysz, co potrafię. W butach z cholewami, w czerwonym kubraku i kapeluszu z piórem kot wyglądał wspaniale.
pożegnał młynarczyka na pobliskiej łące, zręcznie schwytał dorodnego zająca i raźnym krokiem ruszył w stronę królewskiego pałacu. Wkrótce potem kot w butach stanął przed królewskim obliczem. Z wielką gracją skłonił się królowi, złożył zająca u stóp jego tronu i powiedział: Wasza wysokość, mój pan, markiz de Carabas, przysyła ci ten dar jako wyraz czci i oddania. Król zapragnął odwiedzić tajemniczego markiza. Kiedy król zobaczy wszystko, się wyda, zawołał przerażony młynarczyk. Kot w butach miał na to radę. Ukrył zniszczone ubranie młynarczyka, a jemu polecił zanurzyć się w rzece. Ratunku, pomocy! Wołał głośno, gdy król wraz z córką nadjechał karetą. Zbójcy napadli mojego pana i obrabowali go. Król pospieszył z pomocą i podarował młynarczykowi nowe ubranie. W książęcych szatach młodzieniec wyglądał jak prawdziwy markiz. Poznaj moją córkę, szlachetny markizie de Carabas, zwrócił się do niego król. Tymczasem w butach pędził przez pola, wołając po drodze do wieśniaków. Kiedy król was zapyta, czyja to ziemia, mówcie, markiza de Carabas. Wasza wysokość. Dobrze, szlachetny panie, odpowiadali chłopi. To będzie godna siedziba dla markiza de Carabas, pomyślał kot w butach, gdy stanął przed zamkiem owczego olbrzyma. Mam pomysł, jak pozbyć się tego ludożercy. Ty wstrętny kocurze, wrzasnął olbrzym na widok kota w butach. Jak śmiesz zakłócać mi spokój? Nie gniewaj się, dostojny olbrzymie, ukłonił się kot. Wiem, że znasz różne czary, ale moi znajomi nie wierzą, że potrafisz zmienić się w zwierzę, jakie tylko zechcesz. Nie potrafię, tak mówią. No to patrz. I olbrzym zamienił się w lwa. To wspaniale. Kot w butach udawał, że zachwyca się sztuczką. Ale czy ktoś tak wielki jak ty umiałby zmienić się w jakieś malutkie zwierzątko? Na przykład w myszkę. Zarozumiały olbrzym, nie podejrzewam, że to podstęp. Kot w butach jednym susem dopadł zmienionego w myszkę olbrzyma i pochłonął go w mgnieniu oka. Potem prędko przygotował zamek na przyjęcie królewskich gości. Kiedy kareta z królem, królewną i młynarczykiem zajechała przed bramę, wszystko było już gotowe do wspaniałej uczty. Witam i serdecznie zapraszam do pałacu mojego pana, kłaniał się kot w butach. To wielki zaszczyt gościć wasze wysokości. Król i królewna nie mogli się nadziwić, że pałac markiza de Carabas jest urządzony z takim przepychem i elegancją. Mamy tu również ogród pełen kwiatów. Czy pozwolisz, bym cię po nim odprowadził? Janek uprzejmie ramię królewnie. Niedługo potem markiz de Carabas poślubił piękną królewnę. Szczęśliwi państwo młodzi
zamieszkali w pałacu i żyli zgodnie przez długie lata. Kiedy zaś umarł stary król, syn młynarza objął po nim panowanie. Rządził krajem sprawiedliwie i troszczył się o wszystkich poddanych. A kot w butach, któremu ubogi młynarczyk zawdzięczał tak wiele, został ministrem i służył królowi radą i pomocą. Dziękuję. Podobała się bajeczka? Dziękujemy pięknie pani Teresie, ale nie słyszałam braw. Brawo dla pani Teresy. To była bajka pod jakim tytułem? Jeszcze raz, jaki był tytuł? Kot w butach, tak, i w kapeluszu. Zobaczcie, to jest wnuczek, który się cieszy, że jego babcia i dziadzio w ten sposób występowali. Była to bajka Kot w butach, przeczytana przez babcię i dziadek, bardzo potrzebny. Zobaczcie, jaki dziadek jest potrzebny. Pomagał jak mógł tutaj babci, żeby wszystko było dobrze. I bajka była przeczytana w języku czysto polskim. Dzieci przychodzą do polskiej szkoły po to, żeby nauczyć się pięknie mówić w języku czysto polskim. Ale chciałam państwu powiedzieć, że tutaj w naszej szkole i na południu w ogóle Chicago to mamy bardzo dużo dzieci, myślę, że pewnie 90% dzieci, które są tak naprawdę z pochodzenia dzieci polskie, ale góralskie dzieci. Czyli to są też polskie dzieci, ale czym się różnią? Czym się różni góralskie dziecko od dziecka, które gdzieś tam jest z Warszawy czy z jakiegoś innego miejsca w Polsce? Najczęściej kulturą rodziców, dziadków, ich własną, językiem, obyczajami. I tutaj właśnie mamy bardzo dużo w naszej szkole dzieci góralskich. To nie znaczy, że są same góralskie, bo mamy też z innych okolic Polski dzieci. I dlatego poprosiliśmy jeszcze jedną babcię z dziadkiem, żeby nam przeczytali bajkę, ale napisaną w języku góralskim, czyli gwarą góralską. Ja myślę, że niektóre dzieci będą świetnie tą bajkę też rozumiały. I rodzice, i dziadkowie, i babcie. Zapraszamy bardzo następną parę. Brawa dla niej. Pani Aniela, babcia i mama przy okazji naszej pani Asi i pani Basi, które bardzo nam tu pomagają w szkole. I zobaczcie, cała rodzina pomaga polskiej szkole. Jak tylko może. Przeczytają bajkę. To jest bajka napisana przez Helenę Mlekodaj. Ona to jest bardzo wykształcona pani. Była kiedyś tu w Stanach Zjednoczonych niedawno, parę tygodni temu. I napisała pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim pod tytułem Piękna Pani. Taką wielką, grubą książkę, gdzie udowadnia wszystkim profesorom krakowskim, uczeni i w ogóle wszystkim Polakom, że nie wolno zapomnieć gwary kultury tej, z której człowiek pochodzi. Oczywiście my mamy wszyscy mówić pięknie w języku czysto polskim, ale nie wolno nam udawać, że nie jesteśmy góralami albo że nie jesteśmy z innego rejonu Polski. Każdy ma szanować to, gdzie się urodził, swoją kulturę, obyczaje i zwyczaje. I właśnie pani Aniela wybrała jedną bajeczek, ona jest krótsza, od Kota w butach. Zapraszamy pani Anielo i trzymamy kciuki. To będzie taka bajeczka, jak dawno, dawno nie chciał dziadkowi się myć, kąpać. I dlatego po góralsku to będziemy czytać. Czytać po góralsku będziemy, no. No to czytam. Powiem wam w tajemnicy, komu nie godojcie, że się strasznie nierod myjem. To dziadek. No i babcia też może się nie rada myła. Mój dziadek. Nierad się mywał dawno, nie? Teraz się już rad myje. No bo po co to teraz się pucować, a i szurować? Kiedy się ino ze szkoły wrócę, mama zaraz mi kozę ręce myć. Mnie to wcale nie wadzi, że są brudne, a mamie zawsze zawodzą. Bo mama pewnie nie wie, że po drodze jest tego różności i pasuje to wszystko opatrzyć, tyknąć, a nawet spróbować. Powiem jeszcze, że dziadek
mył się ino roz do roku na Wielkanoc i żył jaże 90 roków. Jowy też tak chciał, to też jak mogiem, tak się wymiguję urodzią, ale co przy mojej mamie, nie bardzo mi się to udaje. Wolą bych się umyć roz, a porządnie, co by na 2 tygodnie starczyło, albo choć na tydzień, miałbyś święty spokój. Wczoraj po południu, kiedy już napisał jak zadanie, koledzy zawołali mnie ku sobie, co by się z nimi pobawił. Mama pozwolała iść, ale od razu przykazowała. I no uważaj, co by się nie ubabrał, bo polowo i błota w sendel było dość. Jeszcze dobrze nie skończyła, a ja już był na polu. Ale było fajnie. Strmaliśmy się na drzewa, a potem śnik hipkali, ciapka w bonojorze, szukali ptaszków w kominie, tulali po trowie, a jak się wtorem bardziej łaspędził, to i do żoryfy wjechą. Ojo to nawet parę razy. A na koniec to my ciskali jeden do drugiego, czym no dało. Z tego wszystkiego wyglądaliśmy jak boboki, ale nikt na to nie zwożył. Mama nie mogła się doczekać i zaczyna mnie szukać. Kiedy noc uwidziała, ja się za głowę chwyciła. Bez dobrą chwilę oddychła je zaparło, a potem ze złością zawołała. Jasiek! Chyba i tu! Siśka stoi jak wryci. Ja też się nie odzywał, bo przecie się strasznie bał, a ku temu wycił mnie strach. Dobrze ze mnie mama w tej nie poznała, bo by był sem przy chłopcach dostał. Mama widzi, że nie poradzi, nic już nie godała. Ino zaganiała do wszystkich do Potocka i ja ze chłopców wykąpała. Zakiela na mnie trafiła. Okej, okay, bye.